Tunel z wodą, sporo wilgoci. Nie jestem w ogóle przestraszona, ale mam takie uczucie nieznanego, które właściwie za mną idzie, odkąd wyszłam z domu. Ciemność. Przeludnione ulice, ale nie tak jak u nas. Jedna osoba, starsza kobieta, mężczyzna z kurczakiem, to wszystko. Zapach deszczu. Słyszę krople, które uderzają o metalowe dachy w całej wsi. Bardzo głośno. Kobieta z parasolką. Kim ona jest? Stoję na dachu i właściwie pierwszy raz, odkąd tu jestem, czuję takie uczucie wolności. Otwarty widok. Wszystkie te dachy mają jakiś taki interesujący kształt, taki organiczny. Prawie jakby miały się ześlizgnąć, spaść. Żeby pójść w górę, potrzebuję znowu iść w dół. Och, rozczarowujące to pójście w dół znowu. Moją uwagę przyciągają kolory. Ładne drzwi. Poziomy dla ludzi są inne niż dla kurczaków. Nie ma już drogi dalej. Nie ma też drogi powrotu. Linia. Podążam nią. Jest pełna wody. Małe kwiatki, prawie niewidoczne. Pusta droga. Ciężko mi wyobrazić sobie, że ktokolwiek mógłby tutaj mieszkać. Uczucie, jakbym była znowu u mojej babci w domu. Zapach zwierząt, życia i śmierci. To na mnie patrzy, kogo ja słyszę. Im wyżej idę, tym mój mózg mówi mi coraz więcej rzeczy. Wydaje mi się, jakbym była coraz bardziej kreatywna, ale też bardziej zainspirowana. Boję się, że droga skończy się gdzieś tam. Ławka, ale nie taka dla ludzi, tylko koryto dla zwierząt, pełne jedzenia. Ale ten design jest taki zapraszający, taki, że aż chciałoby się przycupnąć na chwilę i wychillować. Ciężko tędy iść. Cały czas napotykam jakieś śmierdzące bomby. Czy to koniec? Jest bardzo ślisko. Myślę, że nie pójdę już wyżej. Ale co jeśli nie zobaczę tego, co powinnam? Znów się boję. Ale szczęśliwie ścieżka staje się coraz łatwiejsza. Myślę, że można szukać pomocy w naturze. Schody naturalnym, zrobione ze skał. Tylko trawa staje się moim stabilnym gruntem. Nie wierzę w to, że chodzenie po skałach daje mi poczucie bezpieczeństwa. Jak oni mogą w ogóle wiedzieć, który kurczak jest czyj? Dotarłam na górę, ale tego nie opisałam. Był bardzo ładny widok. Na całą wieś.
Cisza. Czuję, że moje tempo uległo zmianie. Słyszę więcej. Słyszę gdzieś tam w oddali meczet. Schodzę w dół. Śmiesznie. Używają klaksonu, żeby powiedzieć mi cześć. Miło.